Zanieczyszczenie Szarżowicy. Wiszące nad Polską stały się gorącym tematem ostatnich dni. Skąd bierze się to zjawisko i czy należy się go obawiać? Oczywiście mowa jest o smogu, o którym porozmawiamy z Danielem Larssonem, radcą ambasady Szwecji w Polsce. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Smog w Polsce. No w Polsce wszystko na najniższym poziomie. Z politologiem doktor habilitowanym Adamem Burakowskim, profesorem Polskiej Akademii Nauk. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Oraz z Pawłem Szypulskim z Greenpeace. Dobry wieczór. Oraz z Jakubem Jędrakiem z Polskiego Alarmu Smogowego. Dzień dobry, dobry wieczór. Zeszły długi weekend był nie tylko mroźny, ale i śmierdzący. Znienacka nad Warszawą zawisły smog. Rzadko spotkane zjawisko w Warszawie, przynajmniej w takim wymiarze. To prawda. Natomiast reszta Polski to zjawisko zna znacznie lepiej niż Warszawa, a przynajmniej południe i środkowa Polska. I w tym tygodniu te stężenia były tak wysokie, że nawet w Warszawie, gdzie nie jest dobrze, ale jest lepiej niż na przykład w Rybniku czy w Zabrzu, stężenia były bardzo dokuczliwe. Natomiast w tym, że Rybniku i Zabrzu i innych miastach Śląska czy Małopolski, ale także Kieleckiego czy Łódzkiego, stężenia były ekstremalnie wysokie. Jakość powietrza w Rybniku, ale i w Legionowie porównano do powietrza w światowej stolicy smogu w Delhi. Nie chcielibyście chyba Państwo, żeby powietrze w Warszawie było takie jak w Delhi. Tam faktycznie jest to problem naprawdę gigantyczny. I tutaj władze Delhi podjęły pewną walkę z tym smogiem, jednak to są wszystko rozwiązania połowiczne. Właściwie jest coś, występuje tam coś, co jak sądzę występuje również w wielu innych miejscach na świecie, znaczy jest za mało urządzeń pomiarowych. Cały czas trwa debata, jakie te wyniki naprawdę są, bo są dwie instytucje, które zajmują się tym badaniem tego. Obie są politycznie uwarunkowane i w ogóle sprawa jest polityczna, jest też dobrą tutaj miejscem do działalności biznesowej, lobbystycznej rozmaitych organizacji. Także generalnie jest to temat bardzo, bardzo szeroki, ale się dotyka każdego mieszkańca Delhi i mam nadzieję, że w Warszawie nigdy nie będzie tak jak tam i mam też nadzieję, że w Delhi sytuacja ulegnie poprawie, jednak wymaga to naprawdę zdecydowanych działań, a nie takie, jakie są do tej pory podejmowane, czyli takie, które służą wyłącznie zbiciu kapitału politycznego oraz tego, żeby pewne organizacje lobbystyczne mogły po prostu uzyskiwać środki. Jakie są źródła zanieczyszczeń w Indiach i w Polsce, skoro już porównuje się nasze oba państwa w tym względzie? Paweł Szypulski. Czy to, co moglibyśmy jeszcze powiedzieć, dodać do wcześniejszej wypowiedzi, to pewna zasadnicza różnica między Indiami a Polską. W Polsce problem smogu nie jest problemem politycznym. Co więcej, mamy dane, do których możemy i powinniśmy mieć zaufanie. Dane pochodzące z wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska. Oczywiście zawsze na poziomie eksperckim można prowadzić dialog na jakichś drobnych kwestiach typu ustawienie stacji w Legionowie. To eksperci między sobą rozstrzygają, czy ono jest na pewno idealne. Natomiast jest na pewno bardzo wiarygodne i pokazuje nam stan zanieczyszczenia powietrza w całym kraju. Musimy pamiętać, jak myślimy o Polsce, o tym, że mówimy o całym kraju. Nie tylko o Warszawie, która ostatnio stała się dużym medialnym tematem i to wspaniale, że dzięki temu mówimy o smogu więcej. Teraz natomiast naprawdę nasz kraj, szczególnie w miesiącach zimowych, ukrywa przyznać taka smutna, szara czapa. I skąd ona się bierze? Ona się bierze w dużej mierze i właśnie najbardziej to widać w tych regionach, gdzie problem jest największy, z domowych pieców, z tych niskich kominów, z których leci siwy dym na nasze miasta. Dlatego miasta śląskie, miasta małopolskie, miasta województwa łódzkiego są tak bardzo zanieczyszczone. W tej kolejności, gdybyśmy chcieli sprawdzać dane, no to na drugim miejscu będzie energetyka i przemysł. Na trzecim dopiero to, co z reguły kojarzymy z zanieczyszczeniem powietrza w Polsce, czyli samochody. One mają czasami większy udział w niektórych miastach. I tutaj Warszawa jest takim raczej wyjątkowym punktem na mapie Polski. A w Indiach to jest źródło? W Delhi generalnie występują takie powody zanieczyszczeń, które akurat w Polsce w małym stopniu, albo w ogóle, to znaczy bardzo dużym na przykład dużo do tego smogu dodaje wypalanie traw w sąsiednim Pendżabie.
Też bardzo duża jest rola tutaj faktu, że Delhi jest jednym wielkim placem budowy i tutaj pył wzniecany przez te budowy jest tak ogromny, że naprawdę się dorzuca. Ważna jest też jakość paliw używanych przy transporcie oraz fakt, że śmieci są spalane w sposób nieekologiczny, albo przynajmniej nie aż tak ekologiczny, jak mogłoby to być. W Delhi są trzy wielkie spalarnie śmieci, tego jest w ogóle za mało, co powoduje, że ludzie też na własną rękę starają się utylizować odpady, co z dodatkowym powodem. Ciężko według mnie w ogóle porównać sytuację w Indiach z sytuacją w Polsce. To jednak w ogóle jest nie ta skala. No, chociażby to, że Delhi, ta wielka aglomeracja ma, liczy się do 25 milionów mieszkańców. To jest więcej niż połowa Polski. Prawda? Warszawa to jednak jest zupełnie inna skala problemu, inne społeczeństwo. Natomiast uważam, że warto się przyglądać temu, co dzieje się też w krajach, gdzie ten problem smogu jest większy. To India, ale również Chiny. Tam też warto spojrzeć. Pan Daniel Larson przysłuchuje się naszej rozmowie. Czy Szwedom hasło smog cokolwiek mówi? Tak, oczywiście hasło smog jest znane, ale jednak jest to zjawisko, które rzadko występuje w Szwecji, nawet jeśli mówimy o tych dużych miastach, jak na przykład Sztokholm. Ale nie było tak zawsze. Nie było tak zawsze, dokładnie w latach 70. Szwecja była jednym z najbardziej zanieczyszczonych krajów w tej części Europy i to kryzys energetyczny tak naprawdę w latach 70. spowodował, że Szwecja musiała podjąć jakieś działania. Szwecja wybrała drogę, stawiając na sieć ciepłowniczą, stawiając na odnawialne źródła energii. To się udało. Biomasa. Dokładnie, biomasa. No już. Woda. I siebie też. 80% krętaczkę, że ty nic nigdy nie zapłacisz, że ty nabierzesz, że ty oszukasz. Ja mówię, proszę mi tak nie mówić w ogóle. Proszę mi tak nie mówić, bo co będzie, to będzie. Ale proszę mi tak nie mówić, że na pewno tak będzie. Ja mogę do tego nie dopuścić. Raczej dzisiaj niemożliwe w Polsce. No, my też mamy troszkę inną specyfikę, inną geografię, mniej rzek, na których można zbudować pijaczkę. I teraz ten węgiel można jednak spalać częściej niż robimy to do tej pory. I jednym z postulatów polskiego rynku. Co ona miałaby z niej robić pijaczkę, jak ona nic tego by nie miała? Węglowych, tak urządzeń do spalania drewna, na urządzenia, które emitują mniej zanieczyszczeń przy spalaniu tego samego paliwa. Druga sprawa to jest jakość paliw. I to też w Polsce jest zupełnie zaniedbane. Nie mamy na paliwa stałe, możemy kupić odpad węglowy, półno do koncentratu jako węgiel i palić tym odpadem węglowym, co się przyczynia do znaczącej emisji zanieczyszczeń. To powinno jak najszybciej zostać uregulowane. No i w końcu to, co słyszeliśmy w Delhi, to jest znana sprawa, właśnie palenie śmieci. W Polsce to wygląda rzeczywiście trochę inaczej. Śmieci się pali w dużej mierze w domowych piecach i kotłach na terenie całego kraju. To się też troszkę dokłada, zwiększa toksyczność tego, co wylatuje z kominów naszych domów. Wielki smog, który w 1952 roku nawiedził Londyn, zabił 4000 osób i prawie kosztował premiera Churchilla jego karierę polityczną. Efektem tego było uchwalenie tzw. Clean Air Act, czyli ustawy o czystym powietrzu. Było to w 1952 roku i od tego czasu wielki smog w Londynie się nie pojawił. Czy w Polsce taki Clean Air Act, czyli ustawa o czystym powietrzu, jest i działa? To znaczy, część rozwiązań prawnych została już wprowadzona i ponad rok temu zostało zmienione prawo ochrony środowiska i samorządy dostały możliwości regulacji jakości kotłów czy ogólnie urządzeń grzewczych na swoim obszarze, a także wprowadzania norm na paliwa. I już takie rozwiązania się pojawiły w Małopolsce. Prace trwają też, z tego co wiemy, na Śląsku i mamy nadzieję, że inne samorządy pójdą tą drogą, ale to jest za mało.
bo bardzo by przydały się normy ogólnopolskie na nowe urządzenia grzewcze sprzedawane na rynku i też nad tym w Ministerstwie Rozwoju trwają prace z tego, co nam wiadomo, a także normy na paliwa, i to jest w gestii Ministerstwa Energii, a w końcu także kolejne źródło zanieczyszczenia wątpliwie to są samochody. I teraz możliwość tworzenia tak zwanych stref ograniczonej emisji komunikacyjnej, czyli niepozwalanie na wjazd samochodów szczególnie mocno emitujących do centrów miast, to jest niemożliwe w polskim prawie, a bardzo by się takie zmiany przydały. Jak wygląda sytuacja samochodów w Szwecji? Samochodów w Szwecji nie ma, są rowery. Rowery również są, nie, samochodów jest bardzo dużo. W ciągu ostatnich, 25 lat przybyło bardzo dużo samochodów. Także tak naprawdę w ostatnich latach spaliny i zanieczyszczenie w powietrzu są w zasadzie na tym samym poziomie, utrzymuje się na tym samym poziomie, ale jest o wiele więcej samochodów, więc idzie wszystko w dobrym kierunku. Jest coraz więcej samochodów elektrycznych. Państwo szwedzkie wspiera bardzo w wysokim poziomie zakup samochodów elektrycznych, hybrydowych, z możliwością ładowania i to powoduje, że ten stan samochodów jest coraz lepszy. Poza tym wspiera się bardzo rowerzystów oczywiście, wspiera się również przez rozwijanie cały czas transportu miejskiego. Cały czas wspiera się jak najwyższe używanie transportu miejskiego. Więc to jest jedna część problemu. Transport oczywiście. Ale trzeba też pamiętać o tym, że problem trzeba rozwiązać na każdym poziomie w społeczeństwie. Zaczynając oczywiście od państwa, które musi regulować, i zaczynając od produkcji energii elektrycznej, zmieniając oczywiście węgiel na odnawialne źródła energii. To niemożliwe jest, żeby zrobić to w ciągu roku czy dwóch lat. To trzeba długoterminowo pracować. Ale też trzeba rozwiązywać problem na poziomie każdego gospodarstwa domowego. Każda osoba może się przyczynić do polepszenia sytuacji poprzez źródło ogrzewania domu, pompy ciepła, gruntowne, powietrze, poprzez konsumpcję, że każda osoba konsumuje odpowiedzialna na przykład, poprzez używanie roweru, a nie samochodu, poprzez jeżdżenie samochodem razem, a nie jedna osoba, tylko trzy osoby. Tak się dzieje w Szwecji? Tak się dzieje w Szwecji, oczywiście nie wszyscy. Były nawet próby pozwalania samochodom jeździć w buspasie, które mają więcej niż ileś tam osób, a samochody, gdzie jedna osoba jest w samochodzie, nie mogła jeździć buspasem, więc każda osoba może się przyczynić do polepszenia sytuacji. A tymczasem w Delhi, to są dane z ubiegłego roku, każdego dnia liczba samochodów wzrastała o 1400 pojazdów. Delhi jest najbardziej, znaczy jest miejscem, gdzie jest najwięcej samochodów, na pewno w Indiach, a nie wiem czy na świecie. Więc to jest faktycznie problem, tylko że akurat tutaj według rozmaitych danych, to akurat ruch samochodowy nie jest głównym tutaj problemem. To znaczy jest jednym z ważniejszych oczywiście, ale nie jedynym. Tymczasem stał się on właśnie obiektem największej kampanii antysmogowej, która polegała na tym, że samochody z numerami rejestracyjnymi o numerach parzystych i nieparzystych jeździły co drugi dzień. Obniżyło to o 1% emisję smogu. Faktycznie zmniejszyło trochę korki, więc miało to jakiś plus. A na przykład buspasy, które tutaj wspomniał pan z ambasady Szwecji, to w Delhi się zupełnie nie sprawdziły. Dokładnie na odwrót zadziałały. To znaczy korki się zwiększyły i tak naprawdę więcej było tego. A mieszkańcy New Delhi mają świadomość, jakim powietrzem oddychają i demonstrują przeciwko takiej sytuacji. Tak, tak jest, ale dopiero od niedawna tak naprawdę. To znaczy była taka większa fala na przykład lat 2000, później uznano, wprowadzono nową benzynę bardziej ekologiczną i później uznano właśnie, problemu nie ma, pomimo że było widać gołym okiem, a to zaczęło się tak powiedzmy półtora roku temu, jak opublikowano dane, z których wynikało, że w Delhi jest gorzej niż w Pekinie, no to musiało być, wtedy musiała być reakcja, że no przecież nie możemy być gorsi od Chińczyków. Jak mówię, w Delhi jest
sprawa wykorzystywana przez politykę i wielki biznes. Mam nadzieję, że w Polsce nigdy nie dojdziemy do takiej sytuacji właśnie i pod względem zanieczyszczenia, i pod względem wykorzystywania tej sytuacji przez politykę. Niewątpliwie sytuacja w Delhi jest gorsza niż w Polsce, w polskich miastach zazwyczaj, ale zdarza się, tak jak ostatnio, że stężenia zanieczyszczeń powietrza pyłowych, na przykład w Rybniku osiągnęły PM10 w mikrogramach na metr sześcienny poziom 1500, w Zabrzu niewiele mniej, podczas gdy taki wielki, znany smog z Pekinu, no to jest około 1000 tych samych jednostek, w Delhi podobnie. Oczywiście te stężenia tam się utrzymują często przez dłuższy czas i nie chciałbym mieszkać w Delhi, nie chcę tego powiedzieć, ale polskie miasta naprawdę miewają porównywalne, a nawet większe stężenia. To jak my możemy pomóc w walce ze smogiem? Każdy z nas, czy jako... Każdy z nas. No, możemy się, tak jak tutaj przedmówcy wspominali, możemy zmienić troszkę swoje nawyki, możemy zrezygnować z korzystania z naszego auta, zwłaszcza jeżeli to jest samochód z silnikiem diesla. Ja chciałem dodać jeszcze jedną rzecz, która jest ważna, którą obywatele muszą się angażować, którą my wszyscy musimy się angażować. Przykład Polski pokazuje, że jeżeli wywieramy presję na polityków wszelkiego szczebla, szczebla regionalnego, szczebla centralnego, oni muszą się tym tematem zajmować. Wiele lat ciężkiej pracy aktywistów w Krakowie spowodowało, że w Krakowie jest uchwała antysmogowa. To, że wszyscy próbują się dobijać do naszych polityków po propozycjami systemowych rozwiązań, o których tutaj była mowa, jest nadzieją na to, że jakieś decyzje staną podjęte. Pani premier skierowała temat jako temat, który musi się rząd w najbliższych dniach zająć. Więc tak. 17 stycznia. Ale gdybyśmy teraz mieli powiedzieć, czym grzeją swoje mieszkania i domy Polacy? Co wrzucają? Przede wszystkim węglem, jeśli mówimy o domach jednorodzinnych, bo proszę zobaczyć, że w miastach, w szczególności w Warszawie, która tu jest często przywoływana, kiedy mamy duże obszary podłączone do sieci ciepłownicze, oczywiście też ogrzewane węglem, ale z elektrociepłowni, ta sytuacja jest inna. Natomiast domy jednorodzinne to jest przeważnie węgiel i drewno, prymitywne kotły węglowe, prymitywne urządzenia spalające te paliwa i stąd to, co też było powiedziane wcześniej, mamy tak wysoki poziom zanieczyszczeń w sezonie grzewczym. Ogrzewanie domów jednorodzinnych to jest jedna rzecz i ona jest bardzo ważna i tutaj trzeba odejść od węgla i oczywiście od spalania odpadów i tego typu rzeczy, ale też trzeba pamiętać o energooszczędności. W tej chwili strategia Szwecji jest i stawia na energooszczędność i na szanowanie energii. Pamiętajmy, że w domu jednorodzinnym ciepło ucieka przez dach, ucieka przez ściany, ucieka przez okna, przez drzwi i tutaj jest bardzo duża część problemu, a później oczywiście trzeba też ogrzewać ten dom odnawialną energią, pompy ciepła, nawet energia elektryczna i inne źródła, które nie zaczyszczają. Ale trzeba pamiętać też o oszczędności, to nie tylko w domach jednorodzinnych, ale również w przemyśle oczywiście. W Szwecji na przykład przemysł i zanieczyszczenia, które pochodzą od przemysłu, to jest największy problem. I również, ponieważ zanieczyszczenia są na całkiem innym poziomie, to też opalanie drewnem na przykład jest ważnym źródłem zanieczyszczeń Szwecji. Ale trzeba pamiętać o oszczędności energii. I to jest bardzo poważny problem, który my też w Polsce mamy. Wielu z nas żyje w budynkach, które są kompletnie nieocieplone, więc jakiekolwiek paliwo w środku byśmy stosowali, używamy go więcej. Bardzo ważna rzecz, która pojawia się w naszej rozmowie, która jest bardzo nieintuicyjna. Już parę razy powiedzieliśmy o drewnie. Drewno też jest brudnym paliwem, wbrew temu, co myślimy. Takie drewno spalane w takim prymitywnym piecu jest niezwykle niebezpieczne, jeżeli chodzi na przykład o poziom benzylfapirenu, który przedostaje się do powietrza. Substancji silnie rakotwórczej, więc takie znowu kolejny poziom systemowego podejścia do problemu i dbanie o efektywność energetyczną budynków, to jest kolejne wyzwanie, jakie stoi przed naszą władzą i wyzwanie, które byłoby wspaniale, gdyby podjęła, bo ono zrobi dużo dobrego nie tylko w kwestii jakości powietrza, ale też jakości życia. W takich domach, które są odpowiednio ocieplone, żyje się lepiej. Badania pokazują, że ludzie, którzy żyją w takich domach, mniej chorują na przykład. Więc to jest naprawdę same korzyści i wielka, wielka praca do wykonania przed nami. Jak wynika z raportu NIK, Warszawa dysponuje kwotą 250 milionów złotych rocznie na walkę ze smogiem. Tymczasem miasto wydaje na ten cel 42 miliony rocznie. Czyli ponad 200 milionów, które są, nie są wydawane. Nie ma takiej potrzeby, aby wydawać te pieniądze. Nie wiadomo, w jakim celu je wydawać. Nie brakuje pomysłu. Są ciekawe liczby, bo miasto czasem mówi o kilkunastu miliardach, które ma na walkę ze smogiem, ale wlicza w to koszty budowy metra, a także miesza dwie bardzo ważne kwestie. To, o czym mówimy, czyli tak zwany smog potocznie, zanieczyszczenia, które szkodzą naszemu zdrowiu, to
Paweł właśnie wspomniał o benzalfapirenie czy o pyle i kwestie klimatyczne również bardzo ważne i tutaj też właśnie to drewno, które się pojawia, ono jest rzeczywiście odnawialnym źródłem energii, więc na klimat ma neutralny wpływ, ale szkodzi naszemu zdrowiu. I teraz w Warszawie widać i w innych miastach, że te dwie rzeczy są troszkę mieszane. Tak zwany plan gospodarki niskoemisyjnej łączy w sobie elementy walki z tak zwanym smogiem i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Więc tutaj z pewnością Warszawa robi zbyt mało w kwestii ograniczenia emisji zarówno z komunikacji, jak i z domowych palenisk. Ale trzeba pochwalić miasto, że rzeczywiście są pierwsze jakieś zmiany i wzrosła bardzo świadomość. Miasto dostrzega ten problem i chce działać. Znaczy, no jest to ważne, żebyśmy też pamiętali, że nie jest jedno kosztem drugiego. W sensie kwestia walki z zmianami klimatu nie powinna się odbywać kosztem zanieczyszczenia powietrza i w drugą stronę. Tak naprawdę po prostu musimy rozumieć wszyscy skalę problemu i tego, że on wymaga inwestycji. Może ja bym tutaj, jeżeli mogę, skomentował. W takim deli władze miasta są świadome i wydają na nas samo uświadomienie sobie tego problemu bardzo duże pieniądze. Więc mam nadzieję, że w Polsce tak nie będzie. I kampanie, że ale jest smog, każdy widzi, że jest, tak? Ale pytanie, co z tym zrobić? Uważam, że jeżeli tam wprowadzą jakieś ciekawe rozwiązania, to można by warto by się im przyjrzeć. Też znalazłam informację, że w New Delhi również celebrowanie różnych świąt kilkudniowych, na przykład świąt, tak. Jest odpowiedzialne za zanieczyszczenie powietrza. Tak, no bo jak już mówię, to jest bardzo duże miasto, mieszka tam bardzo wiele osób, a niektóre święta polegają na tym, że się coś pali, albo na przykład strzela fajerwerkami, to rzeczywiście przez kilka dni. Tak, i to powoduje. No, ja widziałem na przykład święto wiosny w Delhi, które zresztą jest 18 stycznia i na przykład jeden człowiek palił na środku ulicy jakieś stare drzwi, prawda? To u nas takich sytuacji mam nadzieję nie ma, przynajmniej na taką skalę, ale warto wprowadzić jakiś system, rozwiązanie systemowe, które powoduje, że ludziom się opłaca nie emitować smogu. Z jednej strony problem jest bardzo złożony na poziomie państwa. Z drugiej strony są bardzo łatwe rozwiązania. Szwecja jak miasto... Janek Witek miał rację, oszustystyczna firma Orange. Tak lubią kręcić. Z Jakubem Jędrakiem. U Janka Witka wszyscy się cieszyli. Bardzo dziękujemy. Życzymy, aby w ten weekend mieli państwo czym oddychać. Bardzo dziękujemy za ostatnią godzinę. Słyszymy się za tydzień. Katarzyna Kornat. I Joachim Dziecielski. Dobranoc. Dobranoc. Autopromocja. Polskie Radio 24. Społeczeństwo Obywatelskie Reaktywacja to program, który ma trafiać do ludzi, jednocząc ich serca na pomoc pokrzywdzonym. Rozejrzyj się wokół siebie, wstań i podaj innym rękę. Zapraszam państwa z piątku na sobotę, 6 minut po północy. Maciej Górniakiewicz. Autopromocja. Jest północ. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Ewa Worobiec, zapraszam. Prezydent podpisał ustawę budżetową przegłosowaną przez Sejm 16 grudnia, bo nie miał żadnych wątpliwości co do legalności jej uchwalenia. Powiedział Marek Magierowski, dyrektor Biura Prasowego Kancelarii Prezydenta. Wyjaśnił, że Andrzej Duda zapoznał się z ekspertyzami sporządzonymi przez wszystkie strony. Prezydent Andrzej Duda podjął decyzję o podpisaniu ustawy budżetowej na rok 2017. Doszedł do wniosku po zapoznaniu się ze wszystkimi opiniami, wyjaśnieniami, także ze strony marszałków, zarówno Sejmu, jak i Senatu, pana marszałka Marka Kuchcińskiego i marszałka Stanisława Karczewskiego, że to głosowanie 16 grudnia w sali kolumnowej nad ustawą budżetową odbyło się zgodnie z przepisami, zgodnie z regulaminem Sejmu. Po ich analizie prezydent Andrzej Duda uznał, że nie ma przeszkód formalnych i prawnych do złożenia podpisu, dodał Marek Magierowski. 16 grudnia podczas głosowania w sali kolumnowej budżet na 2017 rok przyjął Sejm. Dwa dni temu Senat zaakceptował ustawę bez poprawek. Opozycja twierdzi, że plan finansów uchwalono nielegalnie. Innego zdania są politycy Prawa i Sprawiedliwości. Agencja ratingowa Fitch utrzymała rating Polski na poziomie A dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej oraz dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie krajowej. Perspektywa ratingu pozostaje